Piotrze, ty zdobywałeś tytuły mistrzowskie i w Bydgoszczy, i w Toruniu. Jesteś bardzo utytułowanym zawodnikiem, ale chyba ten medal złoty w Zielonej Górze. Witam was, dziękuję serdecznie. No nie chciałem tutaj ledwie opowiadać, dlatego że poprzednie lata, gdzie jeździłem w innych klubach niż w Zielonej Górze, udało mi się zdobywać z kolega tytuły mistrza Polski. Ale rozmawiając z prezesem w 2006 roku, po sezonie 2006, była rozmowa i plany, i założenia na najbliższe lata. Moje przyjście do Zielonej Góry miało też pomóc Polmozowi odrodzić się i wrócić do tradycji, do tych tytułów, gdzie pan Andrzej Kruszcza wspólnie z kolegami zdobywał najwyższe laury. Obraliśmy sobie drogę i jestem szczęśliwy, bo droga naprawdę nie była zbyt prosta, bo w pierwszym roku udało nam się obronić ekstraklasę, w drugim roku było prostowy medal, dosyć spodziewanie, a w tym roku może nie mierzyliśmy aż tak wysoko, ale udało się zdobyć. I zdobyłem kilka tytułów mistrza polskich, ale te zapamiętam najbardziej jako odkupione największym takim, można powiedzieć, bólem i największymi wyrzeczeniami. I cieszyliśmy się bardzo, bo mimo że nie byliśmy faworytami tych rozgrywek, na tych wspaniałych kibiców, bo to trzeba powiedzieć przede wszystkim, że takie oprawy, takie atmosfery, i to już często o tym mówimy, ale tak jest naprawdę w rzeczywistości. Proszę mi uwierzyć, jest w Zielonej Górze, nie ma nigdzie i przeżywać wspólnie z kibicami, co było potwierdzeniem w poniedziałek po zdobyciu tytułu mistrza Polski, kiedy była prezentacja mistrzów, kiedy przyszło 14 tysięcy ludzi, to mówi samo za siebie i naprawdę jestem dumny i szczęśliwy, że mogłem ten tytuł Dyżonowego Mistrza Polski zdobywa wspólnie z kolegami. Także jeszcze raz bardzo wam dziękuję za wspaniały doping, bo gdyby nie wy, to by nie było tego tytułu na pewno. Dziękujemy Piotrowi za tę wypowiedź. Andrzej Stul, kolejny z naszych bohaterów, Patryk Dudek. Ty się w tej szkole wychowałeś, na tej sali niejeden przewrót robiłeś i niejedną piłkę rzucałeś do kosza. Dzisiaj jesteś licealistą. Najpierw podziel się może z nami, czy ze swoimi młodszymi kolegami i koleżankami, spostrzeżeniami z czasów, kiedy ty byłeś tutaj gimnazjalistą. Tęsknisz i nasz, jak to wygląda? No, tak wspominam tutaj czasy. Były piękne i w ogóle dużo nauki. No ale bardzo sympatyczni byli tutaj na pewno nauczyciele i dlatego dobrze wspominam szkołę. Czyli widzicie, chodząc do gimnazjum numer 1 można wyjść na wspaniałego sportowca przyszłościowego, perspektywicznego żużlowca, a więc też taka dobra przypomnienie. No na pewno to ma funkcjonowanie pierwszy sezon. Udało mi się zrobić wszystko, bo zostałem indywidualnym, końcowym indywidualnym mistrzem Polski i drużynowym mistrzem Polski, więc oby tak było dobrze przez następne moje lata na szóstą.